Witam was, moi drodzy, kochani widzowie, jako szef tej firmy, jako oczywiście, no, głowa tego interesu, jest ze mną Kuba oraz Michał. Oczywiście, widzowie, tak, troszkę było nagrania... Miłeś, bo daleko stałem. Nie, skąd? Skąd takie podejrzenie? Oto to wsiadaj do dźwigła i rób to, szefa. Poczekaj, tylko muszę ten duży dźwig wziąć. No. Widzowie. A może pochwal się, który raz składasz. Widzowie, wiecie? Ogólnie tak, było tutaj troszkę nagrania, tutaj złożyliśmy ten cały jakby, nie wiem, kadłub? Nie wiem, jak to nazwać nawet, ale... Widzowie, złożyliśmy tu całe to, ale niestety... Już na rodzinie jest większy problem? Problem to jest, a tego nie ma tutaj, tej gondoli. Tu jest taki śmietnik, na ja nie przejadę. Możecie to coś odjechać czymś? Ja tu się może zmieszczę z prawej strony. Mógł pojechać w ogóle po tą gondolę całą do ciebie. No właśnie. Weźcie może w tak zwanym między... A bo to tego czekaj. Nie ma. Tego nie ma, to najpierw trzeba jakby gondolę. Dobra, bo zobaczcie, mamy tutaj ten kurde silniczek. Nie wiem, tylko poczekaj, bo ta ciężarówka jest zbugowana, ja nie wiem, czy ja do niej wsiądę. Tylko poczekaj, bo gdzie jest gondola, bo jej tutaj nie ma na składzie budowlanym, tak jak była wcześniej. No właśnie, gdzie jest, widzowie, gondola? To jest najważniejsze. Wchodzimy, a tu mamy... Gondolą tak. Lekko, buja. O, ona trzyma mnie za ręce. Dobrze, nie myślcie tam już. Na gondoli, pewna para się całuje. Wiatr gondolą lekko buja, ona trzyma mnie za rękę, może być. Nie ma tam, Karol, gdzieś tej gondoli całej? Widzowie, rozejrzyjmy się tutaj. Tutaj, widzowie, nie widzę gondoli. Ale chyba wełbie już mi się... Bo to nie jest mały element. Widzowie, trzeba poszukać gondoli. Ogólnie... To ostatnio przeczytałem komentarz z oznaczeniem sygnatury czasowej pod moim filmem, no nie? Aha. I pamiętacie, jak kładliśmy te rury i nam rura jedna zniknęła i osądziliście mnie? No. Zgadnijcie, czyja to była wina. Moja. Ja? Nie, Karola. No moja, ale przecież ja mówiłem tutaj na tym odcinku, że to ja przecież. A co to się stało właśnie? Trzymał rurę, co nie? I sobie postanowił zrestartować drzwi. Tak, ale ja mówiłem, że to pewnie przez to przecież na tym odcinku. Ja pierdziele. Trzeba pominąć zadanie, nie mamy gondoli. Dobra, widzowie się spaliło. Widzowie, nie mamy gondoli, także trzeba co? Chyba pominąć, nie? Dobra, i teraz... Ogólnie, widzowie, ta gondola leżała tutaj, znaczy na wcześniejszym nagraniu u Karola oczywiście, którego nie ma. U Karola jakby nie patrzeć. No tak, ale poczekaj, teraz tak, siłownik. Tak. Ja może się tu rozłożę. Tu się, widzowie, rozłożę. Ojej. Ty się wydaje, że dałbym radę jeździć z taką przyczepą w realu. Myślę, że nie, bo to trzeba mieć troszkę rozumu w głowie. Ale ja... A, widzowie, chwilę, delikatna przerwa. Widzowie, no cóż, no taka sytuacja. No mam nadzieję, że jak wyglądacie ten film, to już problem zniknął. Ja ci co chwilkę mi ten komputer, kurczę, po prostu crashuje. No, coś musi się nie zgadzać, czy nie wiem, czy coś... Coś po prostu gdzieś tkwi błąd, tylko nie wiem, gdzie muszę oddać ten komputer. Jak wyglądacie ten odcinek, to ja jutro jakby daję ten komputer do naprawy, nie wiem, kiedy go oglądacie. Ale ja nagrywam 29 lutego. Kurde, nie sądziłem, że ty jesteś w stanie być taki kulturalny. Widzowie, no włączyłem nagrywanie, staram się utrzymać kulturę, no poza nagrywaniem oczywiście czuły pewne słowa, których oczywiście nie przytoczę, bo... Pewne słowa... Zaliczałbym ich do tych bardziej agresywnych, niekulturalnych, ale to zależy, jak ktoś tam... odbiera. Dobra, zakładam ten siłownik, widzowie. W którym to się zakładało, bo już z tego wszystkiego to zapomniałem. F? Tak? E. No jak się zakładało, bo już zapomniałem to. Jak G. Mam na ziemię. Debilu. No co, nie wiem, o czym ty mówisz. Dobrze, no dobrze. No. No i zobacz, i powiedziałeś mi, że spacją. Zapomniałem, widzowie, z tego wszystkiego. Chyba kask by nie pomógł. No, z tego wszystkiego zapomniałem, no jestem w silnych nerwach przez ten komputer, a tu jeszcze jajca ze mnie. No to? Jajca, szczerze mówiąc, to takie było bardziej, mniej inwazyjne niż spacja. Ale po co takie coś powiedziałeś? Ale to mi powiedział. A czym to się robiło? No, pamiętam. Spacją nie wiem. Chyba. Spacją chyba, tylko musi być zielone. No nie spacją, inaczej, czym to się robiło? Świecić. Zobaczcie, no to musi... Świeci się, tylko jak to się robiło? No to... Nie wiem.
Wejdź. Wejdź ktoś zobacz, co mi się robiło. Z nerwów, widzowie, zapominam po prostu wszystkiego. O, nie mogę wejść, co? Którym się to... Którym? No poczekaj, myślę. No zaznaczyłeś chyba, no, już wziąłeś to. Spacją, debilu. Wiem, że spacją. No. Tylko się na zielono musi świecić. No i wtedy się świeciło na górze, widzowie, byliście świadkami, że się świeciło. Ja się spadło. No naprawdę się świeciło. No. Dobra, spójrzmy widzowie, do góry, Kuba, bo to... Potwierdźcie to w komentarzu, widzowie. Dobra, ciach. Przepraszam, Karol, widzowie, za te nerwy. Pięknie. Ale no niestety, widzicie, znowu gra się zacięła. Widzowie, już tutaj zobaczcie. Ładujemy, jedziesz, ładujemy. Karol, jedziesz! I jedziemy! Dobra. Cyk, do góry, ciekawe co. Ej, Kuba, może podejdźmy, zobaczmy od dołu, jak to wygląda. Nie, ja nie podchodzę. Będzie tam, podejście. Bo tu operator, teraz się świeci. O. I śmigła teraz. Się... Kurwa, to tych śmigieł nie ma tu. Widzowie, trzeba jak... Poczekaj. A no tak, one no. Są 2 km stąd. Dobra, jedziemy po śmigło. Widzowie, jedziemy po śmigło. To ja może wezmę ciężarówkę, co? W porcie jest śmigło. Kurwa, fajna akcja. A to ja dźwig wezmę, ten może mniejszy. Mniejszy będzie. Jedziemy piechotę. To dawajcie szybciej, załadujemy te skrzydła. Ja wezmę nie, ten mniejszy dźwig. Dobra, to jedziemy na 3 zestawy. Nie, no to ja już może tego nie będę rozkładał dźwiga. Ale tepamy się czy jedziemy? Jedziemy, chłopie, przygoda życia. Widzowie, tu na skróty jedziemy przez drzewa. O. Przejedziesz to ten? To co, mam brać ten duży dźwig też? Nie. Uważaj to pozostawić, ale i tym wszystkim nie mam jak przejechać, nie, panowie. Widzowie, raczej chyba nie pojedziemy. Widzowie, witam was. Już idę tu do ciężarówki, nie wiem czy tu przez skróty przejadę, ale powinienem przejechać, tak mi się wydaje. To poczekajcie, tu przez drzewka. Myślę, jakoś się uda. Światło. Belek jest co? Dobra, jestem, przejechałem na skróty. Ja też jadę. Ja ci, Karol, proponuję, żebyś ty zaczął nagrywać wtedy, jak ci gra wyłącza zamiast... No, ci grę wyłącza, też nagrywaj, to przynajmniej materiał wyjdzie. Widzowie, jak mi grę wyłącza, to... Czekaj, ja nie wiem, gdzie mam jechać. Nie pokazuje teraz tego. Ludzie, że... Przecież na tym. Ale znacznika mi nie pokazuje. Do portu. No to zaznacz. Gwarantuję, że ciekawie jest, jak Karolowi gra nie działa, niż jak działa. Widzowie, to są zwykłe... O, jak ty jeździsz? To ja? To z premium, koniec zabawy. Czekaj, dobra, to weź ty prowadź. Cały DOF porysowany. Lewo tu. Ja nie mam tego, tak. Nie wiem gdzie ten port jest. Ja muszę zobaczyć, że tak się. Dobra, ja się tam tepnę. Ty, czego? Bo to zanim ja tam dojadę, to... Poczekaj, sprzedawca materiałów, tu jest fabryka prefabrykowanych ścian. Gdzie to jest, widzowie, gdzie to jest? Sprzedawca... No, prosta droga, to masz... No jedź za mną. Poczekaj, dobra. Szybciej. Dobra, to jadę. Bo to zaraz tu jest? No tam przy tym jeziorze albo rzece. Dobra, ja jadę, widzę cię na mapce na razie. Widzowie, tu w lewo będziesz miał, w prawo, na rondzie będziesz miał, czy tam taki ja nie wiem, czy ja mam to w ogóle odkryte. Wcześniej miałem to zaznaczone, ale to jak mi grę skraszowało... Dlatego się nie da ten. Grę mi, widzowie, skraszowało, no i niestety, mam nadzieję, że oglądacie ten właśnie film. Już mam naprawione wszystkie te problemy, bo ja w końcu dostanę problemów psychicznych, widzowie, przez to, bo... Ty problemy ty już masz. No, bo to się nie da się... O, dostałem osiągnięcie nawet. 100 km, pierwsza przejażdżka. Więc tak, muszę was, no oczywiście, widzowie, za to przeprosić, no ale chcę, żebyście mieli odcinek. I jako tako, kurczę, no, próbujemy to nagrać. No ale trzeba to naprawić, no bo tak niestety się nie da, co by człowiek nagrał, ja odcinek, wiecie, pół godziny to nie półtorej godziny schodzi. Jadę. No, ale czasem ciekawie. No czy ciekawie, nie wiem, zależy dla kogo ciekawie, o tak powiem. Dla nas, jak słyszymy twoje reakcje. Dla słuchaczy, widzowie też będą mieli ciekawie, tylko ty cięcia robisz. No tylko musiałbym to wszystko pikać niestety. Najlepiej jakbyś nie powiedział, o jeden film jak stawisz taki, to nie możesz przeklinać tylko w pierwszych 2 minutach chyba. No ale wiesz, jak będzie wiązanka taka, no to... W pierwszych 4. Problem jest taki, że on w momencie, gdy montowałby ten 10-minutowy film, to musiałby to pikać przez 20 minut, nie? No właśnie o to chodzi, widzowie, więc to się mija po prostu z celem, a chciałbym przypomnieć, że w aktualnym stanie mojego nowego komputera jest tak, że nawet podczas montażu potrafi mi blue screena zrobić, także by było to nie... No problematyczne by to nie było. To są ja kupił komputer za tyle pieniędzy, złożyli mu jakieś cymbały i... Nie, no daj spokój. Ale to z Izakiem kiedyś tak było. Izak to też chyba w kupę siana ten jego komputer był warty.
Znaczy nie, ogólnie, no to może po prostu jakieś... Coś tu jest nie tak z tym komputerem, nie, to, nie chodzi o to, że może złożenie jest złe. Z jego właścicielem może. Nie chodzi o to, że złożyli mi źle czy coś, tylko po prostu... coś może jakiś... Kurde, nie wiem, czy to RAM, czy to co to, czy to karta graficzna, coś jest po prostu z czymś nie tak. Leasing ci się kończy na komputer już. Albo leasing trzeba opłacić, widzowie. A może tak jak teraz ma być w tych nowych BMW-kach, że trzeba będzie opłacać te... Ale coś, coś ja widziałem na ten temat. Byś miał normalnie podstawową BMW-kę i nie będziesz konfigurował tak jak teraz w salonie. Albo na stronie, tylko będziesz musiał, będziesz miał no pakiet miesięczny, no nie, na jakieś tam... Żeby korzystać na przykład z klimatyzacji. No nie, no chyba takie rzeczy to już chyba dadzą, to mi się wydaje przynajmniej. No coś ja widziałem na ten temat właśnie. Nie, chociaż ja... Ty pierdzieliłem jeszcze to gówno! Dobra, ja się... Nie, co mam z tym zrobić, reset chyba. Dobra, reset. A co? Albo latem będzie się ogrzanie, a zimą chłodzenie tylko. No ale to, ale dla mnie takie rzeczy, no to były nie do przyjęcia, to była taka afera, że ja pierdzielę. Ale powiem wam, że ja takich nowych tych samochodów elektrycznych to nienawidzę, co to w ogóle jest? Powiem tak, ja to w dupie mam, bo ja i tak takiego samochodu nie kupię, po pierwsze mnie nie stać, a po drugie... No, ciekawe, to będą pewnie samochody elektryczne i tak jak oni do 2025 kończą produkcję spalinowych. Nie, ale niektóre firmy się powycofywały z tych kurde elektrycznych. A ja widziałem coś, któraś firma, nie wiem czy nie Ferrari, czy coś takiego. No ale to takie to firmy to w ogóle nie będą produkować tych elektryków, bo to nie jest pod ich grupę odbiorców. Ale, no, czekaj, ale nie Ferrari, no, to nie będzie kupował elektryków. Ferrari to nie ma elektryków? Ma chyba. Może coś tam mają, Porsche tak samo ma jakieś. No, no dobrze, to no to mogą mieć. Luksusowe. Ale wiesz... Ale produkować cały czas spalinówki i to mocne dla klientów, jak wiesz. Jak oni mogą zakazać? Idzie to jesteś mi... A tu jest. Tu jest. Cześć, może taką ustawię. Dobra, a ja tu w boku. Urła, to już widzowie podchodzi pod wielkie transporty. Dobra, zmieniam tryb, widzowie. Aha, widzowie, widzicie co tu się wydarzyło. Wracam, widzowie, wracam. Po przerwie. Ładujemy. A to będzie jedno, tylko po jednym mamy wozić? A to wychodzi chyba, poczekaj, bo tu nie może da się... Może trzy się tepną. Spację. Nie, ale tu... Tak, tylko że ja patrzę, czy tu obok może na przykład. Nie. Zobacz, chyba czyli... Czekaj, ja tam podjadę i zobacz, ale to nie wiem, czy to nie wyskoczy dopiero jak to zamontujesz. Nie, bo zobacz, spadł śmigła, no, jeden. Na razie nie ma. To tepnij się tam. Tak. Tepnij się do tego. I Kuba, czy to rozładowywał, no bo to jeżeli... Ja tak, też się tepam tam. To parnaście Zobaczymy, widzowie, bo to... No a chyba tak. Tymi maszynami podjeżdżajcie, bo tu kurde nie da się przejeżdżać. A ja zaraz na a poczekaj, ja tej to górce kapnę. Się zawieszę. To chyba, że obrócisz się jakoś dobrze, ja czekaj. Ja tam kapnął. Dobra. Bez problemu, poczekaj. Ja to złapię, przecież on daleko sięga. Dobra, widzowie. Najgorzej, że po nocy robimy, to tak słabo widać. Dobra, ale to już chyba jest która godzina? Trzecia, to zaraz będzie widno. No zaraz będzie się rozjaśniać. Już mamy 80... Nie, 9%. A to jak dużo... się bierze jakoś za środek? Tutaj raz, o. Dwa... Trzy śmigła. Trzy śmigła, tak? Tak. Od razu leć po kolejne. Tam już możesz się tepać. Ale może to się samo pojawi, bo ja nie wiem jak to będzie właśnie w tym. A, no właśnie, może. Mi się w ogóle to trzecie zaznaczyło jako aktywne, to te dwa by się pominęły? No nie wiem właśnie, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, poczekaj. Aha. Widzowie, pewnie to... nie zobaczymy! Widzowie, kładziemy no i pierdzielony, ale jeszcze było... czekowałem, żebyś miał na ale zielone! Ale było na zielone, widzowie, możecie to potwierdzić, że było na zielone. Tylko to pewnie było nie w dobrym tym ułożone, może to musi być jakoś, nie wiem. Ale potwierdźcie, widzowie, że było. Było na zielone, było, jak kładłem, było. Już drugi upadek dzisiejszego dnia i to z takiej wysokości. To już, oni nie przyjmą nam tej budowy, to się połamało. Taki specjalista robi. Ja mówiłem, że jak my zrobimy taki wiatrak, to będzie taki krzywek na screenie. No. Dobra, teraz tak, muszę troszkę... do dołu. Dowie i troszkę do góry. No i zobaczcie, nie mogę nawet przyczepić. Tego? Czemu? Jak świeci się na zielono, czemu nie mogę widzowi przyczepić? Ale jak ty jesteś całkowicie za daleko, to jak ty chcesz to przyczepić? U mnie jest na zielono. A u mnie to jesteś ramieniem mega daleko. I zobaczcie, widzowie. No i nie mogę. U ciebie daleko?
Pokaż mi to. Karol, ale co ty masz na zielono? Ten taki... Do przyczepienia. Do przyczepienia. A pokaż mi to. Trzymaj, zobacz. Czekaj, muszę wleźć tam. No. Gdzie ty masz to śmigło? Tutaj? No. No i działa normalnie. Ale u mnie naprawdę... Widzowie, naprawdę to zobaczcie, jaki jest pokaz slajdu, widzowie. Możecie poglądać sobie teraz właśnie zdjęcia. Dokładnie jedno zdjęcie, widzowie, które widzicie tutaj podczas biegu. No i tego. Widzowie, tak to działa. Ja bym chciał, widzowie, wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Bo powiem wam tak, no chciałem... Chciałem, widzowie, dla was naprawdę. Uwierzcie mi, że chciałem dla was coś nagrać, zobaczcie. O, klik już od razu mi się odpaliło tutaj, widzowie, kręcenie kółka. Naprawdę z całego serca chciałem dla was nagrać ten odcinek. Zobaczcie, jeszcze dobij jeszcze raz, zobaczymy, ale co się stanie. Nie wiem, czy się nie mija to z celem, widzowie. Także za chwilkę się dawaj, widzimy tam. O, kręci się już jedno śmigło. No tutaj zobaczcie, cyk, ja tutaj się wyłączyło. O, drugie, patrz, widzisz, one się... Widzowie, jestem ponownie. Jeszcze się nie poddałem, ale jeszcze taka jedna sytuacja, widzowie, i nie wiem, czy się nie poddam, bo to... Zostały dwa skrzydła, tylko, widzowie, dwa skrzydła. Nic. To jeszcze koło trzy razy wywali. Bo to powiem wam, że to człowiek to naprawdę, to... Żeby to człowiek usiadł normalnie. Już myślałem, bo przycięło mi się. Przycięło, no. To pół biedy by było, ale... Tak, to weź i nagrywaj. I zobaczcie, jeżeli to, widzowie, teraz spadnie, to nie jest moja wina. Spacja. Dobra. Super, Karol, ale nam też się teraz działa, świeciło. Kręci się! To tyle? Widzowie, jeszcze jedno śmigło. Jeszcze trzecie. Jeszcze jedno śmigło, także cyk, lecimy po nie. Ciekawe, nie, jest widzowie... tu, jest tu! Jest. To, no. Ciekawe, czy się zakończy teraz, widzowie, mój, że tak powiem, okres pracy. Bo to różnie może być. Ta. I teraz o, dziękujemy, widzowie, pokaz slajdów. Nie, jeżeli będzie pokaz slajdu, widzowie, to nie wiem, kurde, to się zdenerwuje. Kolejny odcinek bez wyjaśnienia będzie. 96%. Chciałbym naprawdę wam pokazać, jak ten wiatrak będzie, widzowie, wyglądać, tak? Jak to będzie wyglądać, jak to będzie się prezentować, no ale to jest takie zaskakujące z tym komputerem, no można, wiecie, nawet podziękować temu komputerowi, że ja po prostu cały czas żyję w takim zaskoczeniu. Taka adrenalinka, czy mi wywali, czy mi nie wywali, widzowie? Dajcie spokój. Ruletka. Jest zielone, podłączone. Zrobiłeś. Widzowie, ciekawe, czy teraz jak będę odjeżdżał. Ciekawe, czy jak będę odjeżdżał, widzowie, to się nic nie pokasztani. Co prawda, widzowie, robotę, którą byśmy zrobili w 10 minut, nagrywaliśmy... Nie wiem, ile? 40, długo. Widzowie. 40. Czekaj, ja dobra, jestem... Idę porozmawiać z urzędniczką. Idę porozmawiać z urzędniczką. 57, ja jestem 57 minut. O, widzowie, 57 minut nagrywamy 10-15 minutowy film, nice. Chcę wziąć udział, oczywiście, jeżeli mi nie będzie pokaz slajdów, to... A pani, nie, pani. No, zajebisty wiatrak. Dobra. Warty był. O, poczekaj, widzowie, tu jest ten wiatrak, zobaczcie, ja podejdę kawałek i wam pokażę. Chodzi wiatrak, teraz... już chodzi. I jak chodzi na koniec? Jak na wiatraki będziesz patrzył, to będzie się podbijało, nie? Podejdziemy do tego wiatraka. Bardzo sprawnie nam to poszło, widzowie. Bardzo sprawnie, także jestem zadowolony. Bo... Szybko robota, nie spodziewałem się, że tak szybko to ogarniemy. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się prezentuje. A ja tym miłym świetnie akcentem, było. Tym oczywiście pięknym nagraniem, a nie pokazem slajdów, żegnam was w tym pięknym, kochanym odcinku. Zero nerwów, zero frustracji, widzowie. Sama radość z... po prostu rozgrywki. Także dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym. Na razie!